Guten Tag, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na rozmowie zorganizowanej z okazji 30-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Wspaniale, że dzień poprzedzający główne uroczystości mogliśmy zbudować most między Berlinem, Oświęcimiem, Bielskiem, Landau i w tym kontekście bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać z osobami, które od wielu lat blisko są związane z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. W tym momencie chciałem przekazać głos do pana Christopha Hübnera, do Berlina, przewodniczącego Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM i wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, by zechciał zacząć od wprowadzenia do dzisiejszego tematu, a później by moderował naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję, drogi panie dyrektorze. Również i z mojej strony witam serdecznie wszystkich. Miło państwa widzieć, miło widzieć państwa ponownie. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Muzeum Auschwitz-Birkenau i Dom Spotkań. Pomiędzy tymi biegunami porusza się wszystko to, co dzieje się w pamięci 30 lat dobrej współpracy Polaków i Niemców. Słusznie słyszeli państwo, padły tutaj słowa, że Dom Spotkań jest nawet 5 lat starszy. Doskonale przypominam sobie, jak Willy Brandt powiedział nam: zróbcie to, wybudujcie ten Międzynarodowy Dom Spotkań, a my pójdziemy w ślad za wami. Potem będą podpisane traktaty i potem utorujemy drogę dla Polski i Niemiec we wspólnej Europie. O tej drodze chcemy dzisiaj rozmawiać z Haliną Majdak-Maj, sprawdzoną przyjaciółką i partnerką od wielu lat. Pani Halina Majdak-Maj jest emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych imienia Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, a z Domem Spotkań związana była poprzez spotkania uczennic i uczniów Zespołu Szkół z Bielska z uczniami zawodu z koncernu Volkswagena. Bardzo serdecznie witam Janę Müller z Dessau. Drogi panie dyrektorze, zapomniał pan o Dessau, mówiąc o budowie mostów pomiędzy Oświęcimiem, Landau, Bielsko-Białą. Mamy jeszcze Dessau. Nie zapominajmy o tym ważnym miejscu na mapie. Jana Müller również jest związana z MDSM, pracuje w Alternatywnym Centrum Młodzieży w Dessau i od wielu lat przyjeżdża do Oświęcimia z grupami młodzieżowymi. Judith Höhne-Krawczyk reprezentuje akcję Znaków Pokuty Służby dla Pokoju w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, jest pedagogzką, pracownicą MDSM, a jednocześnie odniosła największy sukces z nas wszystkich w przyjaźni polsko-niemieckiej, bo uosabia tę symbiozę jako Niemka, wyszła za mąż za Polaka i czegóż więcej można oczekiwać w dialogu polsko-niemieckim, co więcej można byłoby osiągnąć. I wreszcie na zakończenie witam profesora Matthiasa Bahra, to teolog z Uniwersytetu w Landau, członek Rady Fundacji na Rzecz MDSM i uczestnik i inicjator wielu kulturalnych, muzycznych imprez w ramach także wymiany polsko-niemieckiej, angażuje się w tę działalność i współtworzy ją bardzo kreatywnie. Czy o kim zapomniałem, panie dyrektorze? Aha, Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, który państwa powitał. I przejdźmy od razu do rozmowy. Pierwsze pytanie chciałbym zadać je pani Janie Müller. To taki gest rekompensujący to, że pominęliśmy panią, witając uczestników różnych miast.
Pierwsze pytanie, czy pamięta Pani, kiedy Polska, kraj sąsiada, po raz pierwszy w ogóle zaistniała w Pani życiu? Kiedy w ogóle odnotowała Pan fakt istnienia takiego kraju na wschód od nas, który nazywa się Polska? Jeszcze rozbuduję to pytanie. Czy miała Pani już wtedy jakieś przeczucie, czy choćby mgliste pojęcie o tym, jak Pani życie się rozwinie poprzez zarejestrowanie obecności tego kraju? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Dessau, Slau, jak to się od niedawna nazywa. Moje pierwsze spotkanie z Polską to rok 78. Miałem wtedy 9 lat i moi rodzice postanowili spędzić wspólnie ze mną wakacje letnie w Polsce. To była podróż krajoznawcza. Byliśmy w Poznaniu, w Gdańsku. I moi rodzice na pewno mają intensywniejsze wspomnienia niż ja, ale spotkaliśmy się z ogromną sympatią, przyjaznym przyjęciem, wsparciem. Kiedy szukaliśmy pola namiotowego czy kempingu, byli pod wielkim wrażeniem tego, jak fantastycznie odbudowano Starówkę Gdańską po zniszczeniach wojennych. Natomiast ja, dla dzieci wiele rzeczy traktuję zupełnie normalnie. Ja bawiłem się na kempingach z polskimi dziećmi, nie potrzebowaliśmy wspólnego języka. I rozumieliśmy się doskonale, także bez znajomości języków. Kiedy ma się 9 lat, to trudno spodziewać się, że jakiś kraj będzie później odgrywał wielką rolę w naszym życiu. Tak było w moim przypadku, kiedy w roku 85 po raz drugi przyjechałam do Polski. Moi rodzice 2 czy 3 lata po tej pierwszej wizycie chcieli przyjechać do Polski na urlop, ale przypadło to na lata stanu wojennego. Obywatele NRD nie mogli wówczas do Polski wyjeżdżać. W roku 85 przeszłam z szkoły podstawowej do gimnazjum i była też możliwość wzięcia udziału w takim obozie wypoczynkowym, ale też połączonym z pracą w zaprzyjaźnionym kraju i widziałam w tym dobrą okazję, by pojechać do Polski. Mój ojciec śledził na bieżąco to, co dzieje się w Polsce. Solidarność, miał kolegę, który mówił po polsku, kolega z pracy, który też tłumaczył dla niego czasopisma, teksty, dyskutowali o tym wiele. W 1985 roku pojechałam najpierw do Warszawy i po raz pierwszy w życiu widziałam uzbrojone po zęby oddziały milicji i kazano nam też się w odpowiedni sposób zachowywać. Na przykład nie można było w ogóle chodzić do miejsc, gdzie składano kwiaty ku czci Solidarności. Ja też pamiętam, jak w Warszawie kupiłam sobie łańcuszek, na którym wisiał krzyżyk. Potem pojechaliśmy dalej. Niestety nie pamiętam, jak nazywało się to małe miasteczko, w którym nasz obóz się odbywał. Któregoś dnia okazało się, że jedziemy do Auschwitz. Jedyne przygotowanie polegało na tym, że powiedziano nam: ubierzcie koszulę FDJ, czyli Państwowej Organizacji Młodzieżowej NRD. My odwiedziliśmy wtedy tylko Auschwitz I, obóz macierzysty. To był dla mnie szok, bo w 9 klasie na lekcjach historii w NRD mówiono wprawdzie o narodowym socjalizmie, ale o zagładzie niewiele, a o męczeństwie społeczeństwa polskiego pod rządami nazistowskimi w ogóle nie mówiono. Dobrze przypominam sobie, kiedy jako jedna z ostatnich wyszłam z bloku 11, gdzie znajduje się cela świętego Maksymiliana Kolbe, gdzie dokonywano próbnych gazowań cyklonem B, który notabene jako środek był produkowany w Dessau, o czym się dowiedziałam. Wyszłam z bloku 11, dyrektor szkoły stał przed blokiem i
głośno i tak dość krzykliwie, takim ostrym, krzykliwym niemieckim akcentem krzyknął na mnie, że mam zdjąć ten krzyżyk, który notabene zachowałam do dziś. I było to dla mnie wyjątkowo przykre, że niemiecki dyrektor szkoły w takim miejscu, w tym miejscu, tak ostro, arogancko i głośno krzyczał po niemiecku, co mogło też być emblematyczne dla tego, jak w ramach ideologii nerdowskiej wyglądało kształcenie polityczne. I to było też przeżycie, że dowiedziałem się o tej produkcji cyklonu B w Dessau. 10 lat później, jako studentka z profesorem Johannem Fuchsem z Szkoły Wyższej w Magdeburgu przyjechałam. I tu się zatrzymamy. Bardzo dziękuję. I od razu oddaję głos pani dyrektor Halinie Majdak-Maj. Jana Müller opowiadała o swoich rodzicach. Czy pani Halino, przypomina sobie, kiedy po raz pierwszy była pani w jakikolwiek sposób konfrontowana z Niemcami? Czy pani rodzice coś pani opowiadali o kraju zachodnich sąsiadów? Jak to wyglądało w pani przypadku? Ja jestem tym pokoleniem urodzonym tuż po wojnie. W związku z tym całe moje dzieciństwo kształtowało się w takiej atmosferze, co tu dużo mówić, antyniemieckim. W taki sposób, zwłaszcza, że w rodzinie były osoby, które wróciły z obozu, na przykład jako dzieci były w Auschwitz, lub też byli tacy, którzy zginęli. I o tym się mówiło i taki był normalny nastrój. Zresztą w szkole też edukacja wyglądała, była ustawiona tylko w jednym kierunku. Pamiętam takie sytuacje, że w ogóle nie uczyło się w szkołach, a zwłaszcza na Śląsku, języka niemieckiego. Prawda? Więc to są takie, tak to wtedy wyglądało. Czy moi rodzice mi mówili? Moi rodzice, ponieważ jedno i drugie było na robotach w Niemczech, wobec tego też mieli takie wspomnienia mniej sympatyczne, chociaż trzeba przyznać, że nie były to jakieś wspomnienia dramatyczne. I tak to wyglądało. Kiedy w Oświęcimiu spotkaliśmy się kiedyś z panem marszałkiem Małachowskim, który patrząc na młodzież powiedział, że zazdrości im, że nie są wychowani w nienawiści, to sobie pomyślałam, że to tak mogłoby się odnosić także do moich szkolnych lat. A potem się wiele rzeczy zmieniło i zaczęło się od studiów, gdzie wybrałam jako fakultatywną literaturę powszechną, literaturę niemiecką, bo oprócz oczywiście znanych nazwisk, to jej nie znałam. I tak się zaczęło. Takie były moje spotkania pierwsze. To jest oczywiście to, co w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej nazywa się dobrze wycelowanym podaniem. To teraz ja muszę zapytać, co szczególnie panią zainteresowało w tej niemieckiej literaturze? Czy był jakiś autor, którego pani szczególnie lubiła, uwielbiała, chętnie czytała? No, ja przede wszystkim czytałam Manna, to jest moja, a tak to literaturę niemiecką romantyczną bardzo lubiłam. Ganz herzlichen Dank. Serdecznie pani dziękuję, pani Halino. Do tego doskonale nadają się takie rozmowy. Nigdy nie dowiedziałem się, że twoi rodzice byli robotnikami przymusowymi w Niemczech. A dzisiaj się tego dowiaduję. Bo to jest tak naprawdę to, na czym możemy budować to pojednanie i przyjaźń, na tej szczerości. Tej szczerości, którą ty przekazywałaś jako przykład, demonstrując ją swoim uczennicom i uczniom.
Judith, czy chciałaby Pani coś jeszcze z swojej strony powiedzieć? Jak to wyglądało, jak Pani wylądowała w Oświęcimiu? Ale to oczywiście zbyt szeroko sformułowane pytanie, ale proszę powiedzieć coś na temat początków nauki polskiego, tego języka, którym teraz posługuje się Pani bezbłędnie. Mówię to jako człowiek, którego polszczyzna jest bardzo marna albo przychodzi mu to z trudem. Nie, nie, proszę się nie krygować, proszę się jasno przyznać, mówi Pani świetnie po polsku. Z grzeczności nie zaprzeczę, ale u mnie nastąpiło to dość późno. Po historii pani Haliny i Jany muszę powiedzieć, że ja zajmowałem się Polską dopiero w czasie studiów. Przedtem to była biała plama. Jasne, wiedziałam, że istnieje taki kraj jak Polska. Wiele podróżowałam po Europie z rodzicami, ale na wschód jakoś nigdy nas nie ciągnęło. Miałam polskiego profesora na uniwersytecie, który trochę przybliżył mi ten kraj, czy on raczej pochodził z Polski. No a potem przyszła lektura Serca Europy Normana Daviesa, którą polecił mi właśnie ten profesor i zapoznałem się z historią Polski. I to jest pewien taka nić przewodnia, która mi towarzyszyła. Potem Erasmus, studia na Uniwersytecie Warszawskim, uczestnictwo w wielu polskich i polsko-niemieckich seminariach, które teraz też sama prowadzę. No i wreszcie jakoś dotarłam, a nie tyle wylądowałam w Oświęcimiu. Mogłabym zapewne nieco ambitniej podejść do nauki języka polskiego, ale nie chciałem też się od razu zbyt mocno polonizować. Moją niemiecką tożsamość też zachowała. Bardzo dziękuję. I wreszcie Judith Höhne-Krawczyk mówiła o swoim profesorze. Pan również jest profesorem uniwersyteckim. Chcemy teraz zatem od prawdziwego przedstawiciela świata akademickiego dowiedzieć się, jak zaczęła się jego pasja polska. No to bardzo szeroki obszar. Może nawiążę do tego, co powiedziała Halina, która wspomniała, że jest dzieckiem pokolenia bezpośrednio powojennego, tak jak i ja. Może jestem ciut młodszy, bo wiem, że pani jest już emerytką, a ja jeszcze pracuję, ale chyba jesteśmy z tego samego pokolenia. I u mnie też się to rozpoczęło w dzieciństwie, co ma też rzecz jasna powody historyczne. Babcia opowiadała mi o Polsce, albo raczej mówiła, przyszli Polacy i musieliśmy opuścić dom. Tak to mniej więcej brzmiało. Byli Ślązakami, pochodzili ze Śląska. Przeżyli to, co nazywa się wypędzeniem. Mógłbym zatem powiedzieć, że od wczesnego dzieciństwa słowo, pojęcie czy ludzie, Polacy gdzieś w mojej świadomości tkwiło i nie było to opatrzone konotacją zbyt pozytywną. Ojciec niewiele mógł opowiedzieć, 5 lat spędził w radzieckiej niewoli wojennej. Wypędzenia jako takiego nie przeżył, ale i u niego nie było zbyt pozytywnego nastawienia do Polski. U mnie to się zmieniło w latach 80. na studiach, gdzie z wielkim zainteresowaniem śledziliśmy po pierwsze przełom zainicjowany przez strajki Solidarność i obserwowaliśmy, jak ludzie sami biorą swe losy w swoje ręce, jak odważnie występują, walcząc o swoje prawa i poświęcają wiele, ryzykując również wiele. Wybrałem jako kierunek studiów teologię katolicką, a zbiegło się to z wyborem Polaka na papieża. Od setek lat nie było takiego wydarzenia. To był ewenement. Byliśmy też w czasie studiów zainteresowani żywo tym,
co sprawi postać, działalność Jana Pawła II nie tylko w Polsce, ale może też i w Kościele. Obserwowałem to też z pewnej odległości, co działo się w środowiskach katolickich właśnie na wschodzie czy w środkowo-wschodniej Europie. Jeszcze trzecie doświadczenie, też trochę rodzinne. Podróż do Polski. Wreszcie mojego ojca, który nigdy nie chciał jechać w stronę rodziny, powiedziałem, pokaż mi, skąd jesteś, gdzie się urodziłeś. Pojechaliśmy zatem na Śląsk, do Hirschberg, jak on to nazywał, Jelenia Góra. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. I wówczas jako Niemiec, co było dla mnie troszkę przykre, jechał do Polski i wszędzie wchodząc do sklepu z pamiątkami czy innego mówił po niemiecku Guten Tag. Ale ja sobie kupiłem rozmówki polskie i wiedziałem, że trzeba powiedzieć dzień dobry. I konsekwentnie to praktykowałem. Co ciekawe, doprowadziło to do pewnego procesu, który bardzo mnie ucieszył. Wędrowaliśmy po Karkonoszach i z naprzeciwka przychodzili ludzie i witali nas, jak to na szlaku, turyści, dzień dobry i w końcu ojciec też zaczął mówić dzień dobry. Już był dobrze po 80 i dał się przekonać. I to było dla mnie doświadczenie, da się sprawić, żeby ktoś również w zaawansowanym wieku zmienił swoje przyzwyczajenia. Tak, nauczyliśmy się mówić dzień dobry. Można by to właściwie jako tytuł tej rozmowy ująć, bo przedstawiacie Państwo prywatne tło tego, jak, co sprowadziło Was do Polski czy do Niemiec. Niemcy, NRD, Polska, ale weźmy teraz pana Szustera, który wniesie na pewno dodatkowy aspekt, bo jest rodowitym oświęcimianinem. Tam urodził się, tam dorastał, jest lokalnym patriotą. Co, panie dyrektorze, może pan powiedzieć o swojej historii w tym miejscu, gdzie wszystko, co niemieckie, ma tak potworne konotacje? Prosimy o włączenie mikrofonu pana dyrektora Szustera. Teraz. Przepraszam. Paradoksalnie moje związki i konotacje z pojęciem Niemiec lub Niemca nie są związane bezpośrednio z przekazem rodzinnym, choć to właściwie powinna być główna nić. Mój ojciec, który był więźniem trzech stalagów, uciekał z nich i przebył drogę poprzez Francję i tam działalność ruchu oporu, Pireneje, Afrykę i wylądował u generała Ducha w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Właściwie nigdy tego tematu nie omawiał w moim dzieciństwie. Zresztą później chyba również nie. Być może nie wyrażałem wystarczającego zainteresowania w tym obszarze. Natomiast też nie miejsce, jakim jest Oświęcim, z tą swoją przeszłością, nie wpłynęło na moje wczesne lata w sposób znaczący. Poza takimi asocjacjami, które sobie przypominam, że chodziło się kąpać na Wilhelmshöhe, ponieważ było tam najgłębiej, można było skakać na główkę, bo było prawie 2 metry głębokości. I długo nie wiedziałem, co to jest na Wilhelmshöhe, że to jest Wila i Hesa, a kto to był Hes. To było bardzo skomplikowane, a jako Zuch, czyli w okresie przed harcerskim, z naszym drużynowym porządkowaliśmy ścieżki w Brzezińce, szukając, właśnie porządkując i znajdując drobne elementy jak grzebienie, metalowe części od zegarka. To są jak gdyby takie dwa skojarzenia związane z tym miejscem. Natomiast
Kontakt z ludźmi to mój wiek 8 lat i pierwsza wizyta przygarniętych przez moich rodziców podróżnych z Drezna, Hildę i Klausa Müllnera. Oni przyjechali i w jakichś niespodziewanych okolicznościach nie uzyskali miejsc noclegowych, więc zostali na 3 dni przygarnięci. I od tego czasu datuje się na początku znajomość, a teraz jeszcze trwająca i pielęgnowana przyjaźń. To tam 6 lat później wyjechałem pierwszy raz za granicę do Drezna. Pracowałem w kinie jako sterujący nagłośnieniem. Odkryłem dla Zwinger dla siebie. No i przede wszystkim kupiłem sobie na Prager Strasse Jugendmode pierwszy garnitur z Dederonu i czułem się jak top model przyjeżdżając do Polski, bo wtedy przechodziłem do gimnazjum. A drugie, jeszcze może ważniejsze skojarzenie i ważna asocjacja, właściwie nie asocjacja, tylko ważny element, to wizyta Renaty Gobato z Wolfsburga w ramach projektu organizowanego przez Archię, przez pastora Dormana. Ona jako pokutnik, tak była nazwa tych uczestników pokolenia 68 studentów, którzy przyjeżdżali do Oświęcimia i poprzez moją 4 lata starszą siostrę wylądowała w moim domu i podobno wtedy Renacie pokazywałem Oświęcim przez 4 godziny, nie znając poza może Guten Tag i Dankeschön żadnego słowa. Tę przyjaźń też pielęgnuję do dnia dzisiejszego i pozdrawiam Renatę Gobato i rodzinę Müllnerów w Dreźnie, jeśli nas słuchają, a myślę, że tak. Dziękuję, drogi panie dyrektorze. Proszę pozwolić, że zamknę ten wątek rozmowy z pewną uwagą. Ja bodaj w 1970 roku byłem pierwszy raz w Polsce i zanim pojechałem do Gdańska, mój ojciec dał mi słowniczek polsko-niemiecki, kieszonkowy, którym posługiwał się jeszcze jako dziecko w biblioteczce, miał go. Urodził się w Gdańsku w 1918 roku i kiedy przyjechałem do Gdańska, żyła jeszcze siostra mojej babci, moja cioteczna babcia tam w Gdańsku, która wyszła za mąż za Polaka i w rodzinie też to pole napięć polsko-niemieckie gdzieś się rysowało. I jeszcze na zakończenie uwaga, zanim przejdziemy do drugiej tury pytań. Pan profesor Barr mówił o kreatywności językowej swojego ojca. Hirschberg, Jelenia Góra. Przypominamy sobie jeszcze czasy, kiedy nazwy miast wypowiadane po polsku lub po niemiecku miały w sobie ładunek polityczny, uzurpację. Kiedy mówiłem Breslau, to oznaczało, że uważam, że Niemcy mają prawo do ponownego władania tym miastem. Danzig, to samo. A jak dobrze, że przyszły nowe pokolenia, dla których to tak naprawdę nie odgrywa roli. Wielu Niemców mówi Breslau, wiedząc, że to jest obecnie Wrocław, że żyją tam Polacy i oby dało się nadal żyć w porozumieniu, pojednaniu i pokoju. To jest rozwój wydarzeń, który też zasługuje na osobny wątek w tej rozmowie. I chciałbym zadać takie pytanie pani Janie Müller z Dessau-Rosslau. Teraz już w pełni wymienimy tę nazwę. To są pewne takie łańcuchy skojarzeń. I jak to było? Pokazała pani ten krzyżyk, który wtedy kupiła pani w Warszawie. Mówiła pani o spotkaniach z miejscami, gdzie upamiętniano Solidarność. Jak spojrzenie na Polskę w tych minionych 10 leciach rozwijał się, czy zmieniał przez bezpośrednie spotkania? Bo przecież można powiedzieć, że w NRD cały świat dotychczasowy się rozpadł,
ale z kolei świat się też otworzył przez upadek żelaznej kurtyny. W Europie powstał zupełnie nowa przestrzeń. Jak zmieniło się pani spojrzenie? Jak już wcześniej można było to wysłyszeć, w moim domu rodzinnym panował nastrój raczej opozycyjny w stosunku do NRD. Jeśli zaś chodzi o Polskę, to wiele jeszcze innych spraw mi przekazano bez jakichkolwiek obciążeń stereotypami czy uprzedzeniami. Moje pierwsze wizyty w Polsce, poza tymi zabawami z dziećmi na kempingu, nie zawierały zbyt wielu bezpośrednich spotkań, ale to się potem zmieniło od 1995 roku. Właściwie co roku przyjeżdżałam do Oświęcimia, do MDSM-u i potem sama zaczęłam organizować od 1998 roku pierwszy wyjazd dla młodzieży, ale bywałam też w innych miejscach. Miałam bardzo ścisłe związki z byłymi więźniami, z Kazimierzem Smoleniem, z Tadeuszem Sobolewiczem czy z Ewą Kozłowską z Lublina. One wychodziły daleko poza taką rutynową współpracę ze świadkami historii, zwłaszcza z Ewą z Lublina. Miałam bardzo ścisłe związki, odwiedzałam ją często i była też młoda tłumaczka, z którą się do dziś przyjaźnię. Natomiast ten cały proces przemian czy przełomu, oczywiście ja byłam zachwycona, kiedy mur runął. To przypadło 12 dni po narodzinach mojego syna, więc szczęście było podwójne. A co było dla mnie szczególnie istotne, i miałam też świadomość, że należy to jeszcze mocniej akcentować, to, że upadek muru i ponowne zjednoczenie Niemiec tak mocno zawdzięczaliśmy Polsce i Polakom, bo bez tego odważnego ruchu, który rozpoczął się już pod koniec lat 70. w Polsce w opozycji demokratycznej, myślę, że nie poszłoby to tak szybko i mur nie upadłby tak prędko. Myślę, że Niemcy musimy to, czy powinniśmy to doceniać. Zaś osobiste kontakty i spotkania z młodzieżą polską czy z Polakami w ogóle, właściwie to jest nieskończenie większa liczba tego, co wspólne, niż tego, co dzieli. Oczywiście dzieli nas ta potworna historia, pełna okropności, ale jest też tyle bardziej pozytywnych aspektów historii. Patrząc na młodych ludzi, raz po raz stwierdzam, że im chodzi o to, żeby skończyć szkołę, znaleźć dobrą pracę, bawić się, cieszyć się, tańczyć przy tej samej muzyce tu i tam. Nie widzę zbyt wielu różnic między Niemcami a Polakami. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Droga Halino, młodym ludziom towarzyszyłaś przez wiele, wiele lat. Animowałaś spotkania z młodymi Niemcami w MDSM w Oświęcimiu. Twoje spojrzenie na Niemcy i Niemców za pośrednictwem MDSM-u. Jak ono rozwijało się przez te lata twojego zaangażowania i twojej pracy? Rzeczywiście to 30 lat takiej wspólnej pracy i od samego początku. Przypadek sprawił, że nawiązaliśmy kontakty, ale tutaj mogłabym się podpisać pod tym, co mówiła Jan, że kontakty osobiste bardzo zmieniły mój punkt widzenia. Dwa wydarzenia polityczne i oczywiście upadek muru, no i wizyta kanclerza Kohla w Polsce. To było coś, co mnie poruszyło. I później kontakty z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży sprawiły, że uznałam, że forma pokonania
uprzedzeń, bo one funkcjonują w naszych społeczeństwach. Schematy, uproszczenia, że forma uprzedzeń jest do właściwie kontakty młodzieży. To jest najlepszy sposób na pokonanie różnego rodzaju, zmiana wizerunku każdego z narodów. Nauczyłam, wydawało mi się, że edukacja to jest pierwsza sprawa, od której powinniśmy zacząć. Edukacja w ogóle, edukacja historyczna, taka rzetelna, to przede wszystkim. Patrzyłam, muszę powiedzieć, że wstrząsnęły mną dwa takie wydarzenia. Mianowicie, kiedy zobaczyłam polską i niemiecką młodzież pracującą razem w Auschwitz-Birkenau, to pomyślałam sobie, że to jest dla obu stron trauma. Polacy, którzy może nauczą się, że z historią złą trzeba, historią dramatyczną, trzeba się zapoznawać. Oczywiście nie zapominać, ale nie pielęgnować tylko i wyłącznie tych złych wydarzeń. I druga strona, że młodzież niemiecka została wtłoczona, została przyprowadzona do miejsca, które dla w tej historii jest straszne. I oni musieli jakoś się z tym zmierzyć. I to jest jedyna szansa, żeby uprzedzenia pokonywać, współpracować razem, edukować i nie żyć tylko nienawiścią. To jest dla mnie coś strasznego i dlatego czasem tak bardzo się martwię, jeśli widzę takie odradzające się różne, no niesympatyczne, tak powiem eufemistycznie, niesympatyczne ruchy. Tylko młodzież, młode pokolenie to jest szansa na to, żeby zmienić w ogóle nasz punkt widzenia. To jest chyba to. A Dom Młodzieżowy, Dom Spotkań to po prostu fantastyczna instytucja, która pomogła wielu osobom inaczej spojrzeć na świat. Noch eine Zusatzfrage, Halina. Jeszcze, Halino, dodatkowe pytanie. Odniosłaś się do współpracy uczniów twojego zespołu szkół w Bielsku z uczniami zawodu z Volkswagena, którzy przez wiele lat odbywali te spotkania również z udziałem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Ala, Mirek, wielu innych nauczycieli twojej szkoły to wręcz pula osób, które w te współprace były bardzo mocno zaangażowane, ale to ciągle za mało. Oni z sercem, rozumem, zaangażowaniem byli w tym wszystkim. Jakie były reakcje w ciele pedagogicznym na to, jak ty, ale też i koleżanki i koledzy mocno forsowali to zaangażowanie we współpracę z Niemcami w Oświęcimiu? Oczywiście nie wszyscy jasno wyrażali swoje stanowisko, bo na pewno gdzieś tam się znaleźli tacy, którzy specjalnie zainteresowani nie byli, ale generalnie wszyscy nauczyciele, ale było ich mnóstwo, którzy brali udział we wszelkiego rodzaju spotkaniach, wymianach, wracali oszołomieni, że coś takiego się w ogóle dzieje, że jest to tak wspaniałe, że nie sądzili, że można w taki sposób też i kontaktować się, nawiązywać przyjaźnie. Z reguły nie znam przypadku, no może poza jednym, nie znam przypadku, żeby były inne opinie. Szkoła z tego słynęła i ta wymiana polsko-niemiecka to był bardzo ważny punkt programu edukacyjnego u nas. No a jeszcze przypominam Małgosię, która wyszła za mąż, prawda? I mamy też Małgosia, tak? Tona, natürlich. Tak jest, no. Jasne, nie zapominajmy o Małgosi. Gosia Tyrna, która mieszka niedaleko Wolfsburga. Wszystkie drogi i wszystkie wątki się tam zbiegają, bo przecież i pan Schuster wspominał o przyjaciołach z tego kręgu i z tego rejonu Niemiec. Panie profesorze, proszę nam jeszcze powiedzieć coś na temat możliwości, o której właściwie cały czas teraz mówimy. Istnieją deklaracje, oświadczenia rządowe,
Jutro prezydent federalny Steinmeier leci do Warszawy i będzie obchodził z polskim prezydentem i innymi oficjalami 30-lecie podpisania traktatu. Ale wiemy też, że stosunki polsko-niemieckie są podatne na ataki, nie zawsze są niekontrowersyjne w swoich krajach. Czy pańskim zdaniem istnieje coś takiego jak równoległe społeczeństwo obywatelskie, które być może poniżej tego poziomu oficjalnego angażuje się za to na rzecz tego, co wspólne między Niemcami a Polską? Myślę, że tak, że coś takiego istnieje. I może należy to też traktować w pewnej izolacji od tego, co się dzieje na arenie czysto politycznej, bo tam jednak rządzi nakaz ostrożności, pewne reguły nie krytykowania pewnych zjawisk, które w drugim kraju się dzieją. Myślę, że jednak na takiej płaszczyźnie bezpośredniego, codziennego spotkania zupełnie inne rzeczy decydują. Czy mogę mieć zaufanie do tej drugiej osoby? Czy mogę zakładać, że ta osoba ma wobec mnie dobre intencje? Sam wiele razy przeżyłem to, zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 lat, gdzie wszystko to się jeszcze mocniej pogłębiło, to dobre doświadczenie, że poza tym, co dzieje się w polityce, tak naprawdę chodzi o to, kim jest dla mnie ta druga osoba jako człowiek. Jest bariera językowa, są pewne różnice w tym, jak patrzymy na życie, czy jak żyjemy. Inne są zwyczaje, przyzwyczajenia, ale to są wszystko sprawy, które można przełamać czy przezwyciężyć, jeżeli jest odpowiednia doza ciekawości, by swoje emocje, uczucia też rozciągać poza granice swojego kraju. I w projekcie integracji europejskiej, całej Unii Europejskiej widzę niewiarygodne bogactwo, patrząc choćby na uniwersytety. Program Erasmus, Judith wspomniała już coś na ten temat, sama ma to doświadczenie. To jest bardzo istotna sprawa i myślę, że ta otwartość dzisiejszej młodzieży to jest coś, co naprawdę przemawia za tym, że oni chcą przyszłej Europy. Oczywiście mam świadomość pewnych politycznych wynaturzeń, ale oni dążą do tego, żeby jednak te kontakty podtrzymywać. I mam też takie własne doświadczenia rodzinne dla osób z pokoleń moich dzieci, mojego syna. Poczucie przynależności narodowej jest nie aż tak istotne. W gruncie rzeczy panuje przekonanie, że wszyscy ludzie chcą żyć w pokoju, wolności, móc na sobie polegać tu i tam, w tej, po tej czy po tamtej stronie granicy. Polska czy Niemcy, można by też nazwać inne kraje, gdzie te procesy się dokonują. Takie mam wrażenie. Dziękuję, drogi panie profesorze. A teraz wróćmy do Judith. Jana Müller mówiła o emocjach, pani Halina Majdagmaj również. Te emocje w polsko-niemieckich relacjach zawsze odgrywają ważną rolę. Ale co trzeba jeszcze dorzucić do tych emocji, mam na myśli wiedzę, żeby to, co zostaje, było stabilne? To, co powiedział pan profesor Barr, kiedy to słyszę, zawsze myślę o tej sytuacji przedwojennej, przed wybuchem I wojny światowej, kiedy młodzi ludzie walczyli o to, co wspólne, a potem parę tygodni później jako pierwsi zgłaszali się na ochotnika i były te słynne hasła Jeder Stoß ein Franzos, Jeder Schuss ein Russ, zachęcające do tego, by dźgać bagnetami przeciwnika. Emocje owszem, ale wiedza. Ile my wiemy tak naprawdę o sobie? Proszę, żeby wszyscy państwo też na ten temat się wypowiedzieli. Czy wiedza Niemców o Polakach i Polsce i odwrotnie
o uwarunkowaniach historycznych, o kulturze, o życiu przez te otwarte granice uległa zmianie? Rozpocznijmy od Judith. To oczywiście ogromna, wręcz wór z pytaniami, który otwieramy. Tak, na pierwszy rzut oka rzeczywiście zbliżyliśmy się, to co powiedziała Jana. Kiedy robię tutaj warsztaty polsko-niemieckie, to nie wiem tak na pierwszy rzut oka, kto jest z Polski, kto z Niemiec. Bo wygląd, moda, styl, to wszystko się bardzo upodobniło. Ale kiedy jesteśmy tu w Oświęcimiu i mówimy o historii, to te różnice się jednak wyraźniej zarysują. Trudno jest o tym mówić bez tego zaufania, o którym mówił profesor Matthias Bach. To jest podstawa, którą trzeba stworzyć, żeby zapewnić jakąś nośność w ogóle w tej dyskusji. I to niekoniecznie musi się wiązać z narodowością, ale też z socjalizacją. Ludzie młodzi, którzy tu przyjeżdżają, są pod wpływem tego, czego dowiadują się w szkole, w rodzinie, w środowisku, tych narracji, z którymi dane im było się zapoznać. I to się tutaj spotyka podczas właśnie spotkania bezpośredniego młodych ludzi. Ale myślę, że jest pewna asymetria w wzajemnej percepcji poszczególnych perspektyw. Młodzież polska, może inaczej, niemiecka młodzież jest najczęściej zaskoczona tu na miejscu tym, jak niewiele wie o polskiej historii, jak niewiele wie o okupacji niemieckiej w Polsce, jak niewiele wie o brutalności polityki okupacyjnej. Bo jednak widzą tutaj, że widać ślady zagłady, widać ślady tutaj też niemieckiej okupacji. Tak, no i dopiero kiedy zna się te uwarunkowania historyczne, można w ogóle odkrywać te perspektywy historyczne. Zostałem poproszony drogą SMS-ową, by przypomnieć uczestniczkom, uczestnikom naszego czatu, że mogą stawiać pytania. Pan dyrektor Schuster moderuje ten czat i będzie można potem na te pytania odpowiedzieć. Jana Müller, czy kiedy popatrzy Pani na to, co się dzieje w Dessau-Roßlau, czy wydaje się Pani, że ludzie wiedzą więcej o Polsce? Trudno mi to ocenić. Jak to wygląda u większości moich rodaków, ale myślę, że ciągle jeszcze niewiele tej wiedzy u większości Niemców można stwierdzić. To na pewno wynika z tego, że abstrahując od II wojny światowej, nawet i teraz aktualnie niewiele mówi się o Polsce w mediach, w telewizji chociażby. Jest kilka dobrych audycji, na przykład RBB, czyli Radio i Telewizja Berlina i Brandenburgii, czyli tereny przygraniczne. Ale poza tym informacji nie ma zbyt wiele. I z tego, co wiem, w szkole te doświadczenia młodych ludzi też niekoniecznie są nacechowane tym, że o Polsce się mówi. Wiedza to wiedza przekazywana w rodzinach, ta związana z ucieczką i wypędzeniem po wojnie. Myślę, że w domu spotkań też jest ta świadomość, bo często grupy przyjeżdżają do Oświęcimia i wśród tych uczestników są młodzi ludzie, którzy mają tendencję do pewnych porównań, zestawień, mówiąc, ha, moją babcię też stąd wywieziono w bydlęcym wagonie, wypędzono ją z własnego domu. Natomiast
wiele grup, z którymi byłam w Oświęcimiu. No cóż, ci młodzi ludzie też już dorośli, niektórzy są teraz nauczycielami, często też uczą historii i ja wiem o sporej części uczestników moich seminariów, którzy prywatnie też wyjeżdżali do Polski, zwłaszcza do Krakowa, które uwielbiają. I ci obecni już nauczyciele historii, wywodzący się z moich wyjazdów z grupami do Niemiec, do Oświęcimia, wiem, że oni, na nich można liczyć i oni w swojej pracy dydaktycznej to przekazują dalej. Natomiast nie powiedziałabym, że większość Niemców wie sporo na temat polskiej historii i teraźniejszości. Tu jestem mocno krytyczna. Dziękuję bardzo. Dwa pytania do Haliny Majdak-Maj. Pytanie pierwsze, takie jak do wszystkich pozostałych. Czy Polacy wiedzą teraz więcej o Niemczech? Jak ta ocena by wypadła? A drugie pytanie, jak to wygląda, kiedy na przykład w Bielsku na ulicy spotyka pani uczestników tych wymian, już dorosłych teraz, kiedy przez przypadek spotka pani uczennicę czy ucznia, czy są rozmowy na temat spotkań w Oświęcimiu, czy to jest jakiś temat aktualny? To zacznę od drugiej części. Jest bardzo dużo informacji, też jest na Facebooku, jeśli cokolwiek tam mówimy o jakichś wydarzeniach związanych z Międzynarodowym Domem Spotkań, z jakimiś byłymi więźniami, to wtedy odzywają się i przypominają sobie spotkania w Oświęcimiu. Ogromne i za każdym razem jest to pozytywna oczywiście reakcja. W ogóle spotkania w Oświęcimiu, zwłaszcza te spotkania z więźniami, to była lekcja historii taka naprawdę i dla jednej i dla drugiej strony. Z reguły kończyło się to, to były ogromne, to były przeżycia. I no oczywiście teraz już i tych więźniów było mniej, ale nam, jeśli w ogóle można powiedzieć o szczęściu, to mieliśmy szczęście spotkać się z osobami właśnie, które przeżyły Oświęcim, z tymi ludźmi, którzy, i młodzież się tego uczyła, z tymi ludźmi, którzy przeżyli rzeczy straszne, a mimo to są nastawieni tak pozytywnie do świata, do innych ludzi, uczą tolerancji i uczą miłości. To jest dla mnie rzecz niesłychanie ważna. Edukacja historyczna, to co powiedziała tutaj chyba także Jana, że to w rodzinach przekazywanych jest mnóstwo informacji i czasem, mimo że historia w szkole, gdziekolwiek z różnych dokumentów uczą się historii Polski i Niemiec, to nie zawsze te wiadomości naukowe sprawdzone procentują, że te utrwalone w rodzinach takie schematyczne widzenie historii jest w niektórych przypadkach mocniejsze. Ukazało się mnóstwo, jak to wszystko wygląda? Ukazało się przecież mnóstwo różnych informacji na temat naszej przeszłości. I gdyby obie strony patrzyły na tę historię tak rzetelnie, bez wygumkowania niewygodnych fragmentów, to myślę, że to jest akurat droga do porozumienia, do nawiązania. Szczerość tutaj jest taką rzeczą ważną, ale podejrzewam, że nie zawsze się to uda. Niemniej jednak dla mnie edukacja historyczna, edukacja socjologiczna, psychologiczna, to są te elementy, które powinny być wiodące. Wystarczy przyjechać do szkoły i jeśli ktokolwiek się pojawi, kto brał udział w wymianie, to wtedy jest radość, wspominki. Cały czas te nasze spotkania żyją w naszej pamięci. Dzięki. To naprawdę fantastyczne doświadczenie, że możemy usłyszeć w tej dyskusji, bo Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, słyszeliśmy, był
i pozostaje prekursorem takich działań. I to w tym miejscu, o którym myślano, że co jak co, ale rozmowa nigdy już nie będzie możliwa. Drogi panie dyrektorze, ja często myślę o spotkaniach z panią Zofią Posmerz i młodych ludziach, Polakach i Niemcach w MDSM, dla których ona była więźniarka, pisarka. Dla nich to jest niebywały moment, kiedy oni siedzą wspólnie z taką osobą. Myślę, że to jest coś, co ich życie bardzo wzbogaca i otwiera przed nimi pewne rejestry czy tereny, o których w ogóle nie byli w stanie wcześniej pomyśleć. Dochodzimy powoli do końca tej debaty. Poprosiłbym jeszcze pana dyrektora o to, by on spróbował zarysować swoją ewolucję postrzegania Niemiec i Niemców w ciągu tych lat. Miał pan mnóstwo możliwości spotkania z nimi i też dali panu chyba nieźle w kość Niemcy podczas pana dyrektorowania w MDSM. No nie patrzę na to w tych kategoriach, a nie z powodów grzecznościowych. Myślę, że mogę mówić o wzbogaceniu. Wiedza, to wiemy tutaj wszyscy, jest no, kategorią niezwykle ważną i nie jest to odkrywcze. I chciałbym, odpowiadając na pana to wcześniejsze pytanie, powiedzieć, że dokonywanie ocen co do stanu wzajemnej wiedzy jest dosyć karkołomne. To pewien czas jesteśmy bombardowani informacjami szokującymi, że tak mało o sobie wiemy, że jest to daleko posunięta niewiedza. Pewnie to wynika też trochę z okresu jeszcze socjalizmu w Polsce, gdzie był inny system edukacyjny, a więc polska młodzież prawie encyklopedycznie wpływała wiadomości o swoich sąsiadach. Niemiecka młodzież już wcześniej mogła tę swoją wiedzę kształtować w sposób bardzo użytkowy. Natomiast, żeby się odnieść do tego pytania, jak ewoluowała ta czy nasze doświadczenia związane z tą wiedzą, to ja mogę stwierdzić, i to jest dla nas zawsze bardzo interesujący proces, grupy, które przyjeżdżały do nas właściwie od początku pracy MDSM-u pod opieką, czy to byli pastorzy, czy nauczyciele, czy multiplikatorzy, to była jeszcze ta część osób pokolenia 68, która tkwiła w przekonaniu i to urzeczywistniała, że pełna humanistyczna wiedza nie jest możliwa bez znajomości autentycznego miejsca, jakie jest Oświęcim. I te grupy przyjeżdżały tutaj historycznie dobrze, a nawet bardzo dobrze przygotowani. Nie, trudno mi ocenić całokształt wiedzy historycznej, ale to była lektura wstępna, to były często seminaria przygotowawcze. I to nie tylko wiedza ta związana z Auschwitz. Pani Majda Gmaj mówiła o tych reakcjach uczestników wymian i tej radości, która bazowała w dużym miejscu, w dużej mierze na spotkaniu. Dla mnie jednym z najbardziej poruszających momentów, i to powtarzających się z pewną regularnością, były wizyty niezapowiedziane młodych ludzi z Niemiec, którzy nagle stawali przed recepcją, chcieli rozmawiać z dyrektorem i po chwili dowiadywałem się, że przede mną stoi człowiek, uczestnik wymiany Volkswagena, który 10 lat temu był na pierwszej wymianie. Teraz obok niego stoi młoda kobieta, czasem dziecko, i on mówi, że to był jego pierwszy, to była jego pierwsza wizyta w Polsce. Do tego konfrontacja z tą dramatyczną historią. To było dla niego odkrycie i choć zabrzmi to trochę patetycznie, ale zmiana patrzenia na świat. Można powiedzieć nawet, że duże zmiany w ocenie współczesnych zjawisk.
I to jest wręcz powtarzające się sformułowanie, które wielokrotnie słyszałem. Wiedziałem, że jak teraz przyjadę do Polski, choć głównym celem jest Kraków czy Zakopane, piękne Beskidy lub Tatry, to koniecznie chciałem pokazać moim najbliższym to miejsce, które stało się takim wczesnym, ale jakże ważnym miejscem nauki, niejako uniwersytetem. I tu jest właśnie ten potencjał, który tkwi w tym miejscu i który staramy się w Domu Spotkań Młodzieży dzięki Państwu. Pan był zaangażowany w powstanie tego domu od samego początku. Państwo regularnie wspieracie nasze działania. I nawet jeżeli słyszy się często, że tu i tam pojawiają się odmienne poglądy i krytyczne uwagi, to po prostu trzeba robić dalej swoje. Pytanie, które to jest wielkie szczęście, że możemy tak swobodnie na ten temat dzisiaj rozmawiać, że ten polityczny traktat przez 30 lat, który pewnie w tej naszej świadomości jest odłożony bardziej do skoroszytu historia, działa w naszej podświadomości i pewnie fakt, że możemy sobie uzmysłowić jego rolę, jest wartością wielką. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi. Raz jeszcze prośba do naszych widzów i słuchaczy. Jeśli mielibyście panie i panowie pytania, bardzo proszę postawić je na czacie. Serdecznie dziękuję moim współdyskutantkom i dyskutantom. Wszyscy państwo na stronach traktatu o dobrym sąsiedztwie zapisali bardzo istotny rozdział, bo bez państwa, takich ludzi jak państwo, tego traktatu nie dałoby się wypełnić życiem. Byłby to zaledwie papierowy dokument. Zawdzięczamy to państwu, zawdzięczamy to temu domowi w Oświęcimiu. Niech to będzie jasno powiedziane dziś wieczorem, bo są to słowa czystej prawdy. Dziękuję bardzo serdecznie. A teraz pytania na czacie, panie dyrektorze. To jak będzie to wyglądało? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję panu Heubnerowi za przekazanie głosu. Może zacznę od statystyki. A więc mamy zalogowanych 100 osób na stronie dzisiejszej rozmowy po stronie polskiej i 60 w wersji niemieckiej i permanentnie ogląda nasze spotkanie ponad 20 osób. Myślę, że i od tego chciałbym może zacząć. Pan Gabriel Dietrich z Breisach, też nasz wieloletni partner, realizator czy kontynuator projektu zainicjowanego przez profesora Wernera Nikolaja przed wielu laty, eksperymentalnego z młodzieżą o skrajnie prawicowych nastawieniu. To był eksperymentalny, pilotażowy projekt. Teraz pan Dietrich realizuje z nami rokrocznie projekty. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Pozdrawia nas i dziękuję za możliwość udziału w debacie. Do tej pory nie pojawiły się żadne pytania, które mogłyby jak gdyby rozszerzyć tę dyskusję, którą dzisiaj państwo przeprowadziliście. Wydaje się, że też wielość wydarzeń, które towarzyszy tym ostatnim dniom w kontekście właśnie 30. rocznicy, ogranicza też ilość uczestników przy tego typu debatach. Dzisiaj, jutro i pojutrze kalendarz osób, które działają w kontekście polsko-niemieckim, jest pełny. Więc jeśli nie pojawią się żadne pytania, to myślę, że będziemy pomału kończyć, chyba że pan moderator... Machen wir Schluss. Tak, to
Pozwolę sobie wykorzystać tę ostatnią możliwość, by też podziękować moim pracownikom za zorganizowanie tego, pani Joasi Klęczar za inicjatywę i koordynację wraz z panią Bożeną Grzywą ze strony działu programowego pani Stańska i pani Judith, która jakby w podwójnej roli występuje, Jerome Deoda, również pani Ela Pasternak powoduje, że to zdarzenie od strony merytorycznej i technicznej jest możliwe. Bardzo dziękuję panu Wędrychowskiemu za jak zwykle znakomite tłumaczenie. Witam cię, Rafał. I dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Przepraszam panią Janę, chyba sam będę budował pomału ten most taki dodatkowy do Dessau, by nadrobić tę wpadkę. Ale to też myślę, że dobre zajęcie na czas emerytury. Bardzo, bardzo dziękuję państwu, że mogliśmy się spotkać i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru również. Hej. Cześć.